Darwok i skóra i Mando, Jerry. Wokusia, Trzyma oraz nasi goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego i kolejny odcinek przeglądu komiksowego. Dawno mnie w tej serii nie było słychać, ale postanowiłem nadrobić co nieco zaległości i dziś tradycyjnie powracam do Was z trzema tytułami trzema ponownie wyjątkowo różnorodnymi komiksami. Na dzień dobry, sięgam po kolejny tytuł z Serii czy z tego uniwersum Sandmana, a mianowicie Dom Szeptów. Tom Pierwszy, moc podzielona. Mówię ponownie, dlatego że ja już dla Was jeden komiks z tego worka, konkretnie Hellblazera Johna Constantina omawiałem. To jest ta seria Simona Spuriera. No, a dzisiaj padło na Dom Szeptów. Szczerze mówiąc, ja kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać po tej serii. Co więcej, ja na etapie Hellblazera nie do końca wiedziałem, czym jest to uniwersum Sandmana komiksowe. No i przy okazji tego domu szeptów nadrobiłem sobie ten... Taki komiks wprowadzający do uniwersum Sandmana, komiks, który serwuje nam kilka króciutkich historiek, które nam później są rozwijane właśnie w tych różnych komiksach z tego cyklu, czy to w Lucyferze, czy właśnie w Domu Szeptów, czy w śnieniu, czy w Księgach Magii itd. itd. No i ja sięgnąłem sobie po ten Dom Szeptów tak trochę przypadkiem, z ciekawości, dlatego, że to jest komiks, który z jednej strony jest wpisany w uniwersum Sandmana, ale z drugiej strony, i to jest to co mnie bardzo do niego przyciągnęło, jest komiksem, który bardzo dużo czerpie z wierzeń ludów karaibskich, czyli między innymi z wódu. Stenarzystka, czyli Nalo Hopkins, to jest amerykańska pisarka powieści i opowiadań, która właśnie w swojej twórczości bardzo często wykorzystuje te motywy. Myślę, że nieprzypadkowo właśnie to ona została wybrana jako scenarzystka tej serii. Za ilustrację odpowiada tutaj Dominik Stenton i John Rauch. No i cóż to jest? Po pierwsze, i to jest w sumie dosyć ważna informacja, w przeciwieństwie do tego Hellblazera sygnowanego logiem Sandman Universum. Ten komiks faktycznie jest bardzo mocno zblendowany z Sandmanem. Nie na poziomie samego, samej postaci Morfeusza, no bo to też było dla mnie pewne zaskoczenie, chociaż pewnie nie powinno być. Tutaj widzimy krainę śnienia, w zasadzie funkcjonującą w takim bezkrólewiu, ponieważ jej obecny władca Wyruszył na wyprawę, zostawił śnienie. No i tak naprawdę w samej krainie funkcjonuje kilka różnych postaci, które próbują ogarniać sytuację. Między innymi tutaj mamy dobrze znanych fanom Sandmana, Kaina i Abla. Ale do samego śnienia przechodzimy dopiero na którymś etapie tego komiksu. Na wstępie poznajemy boginię. Erzuli. To jest bogini, która jest boginią miłości i przyjemności, i ona odpowiada za sny wierzących w Wudu, czy w chudu, bo to chyba tak się prawidłowo tę religię nazywa. Ale na skutek pewnych wydarzeń zostaje wespół ze swoim domem. Zesłana, wysłana trafia do śnienia czy na granicę śnienia i z, u, zaczyna funkcjonować w takim trochę limbo. Z jednej strony jest w śnieniu i nie może się po nim w pełni swobodnie poruszać, z drugiej strony nie, nie może wrócić do swojego świata, a wszystko to w związku z tajemniczą szczeliną. Na granicy śnienia, także, tak jak widzicie, no tutaj no zdecydowanie jest to komiks powiązany bezpośrednio właśnie z tym sandmanowskim uniwersum. Z drugiej strony, tak naprawdę, to jest tylko część kłopotów, bo w tym komiksie poznajemy przede wszystkim parę dziewczyn, Latoje i Megi, które w sumie tak przypadkowo zaczynają czytać pewien dziennik, pewien pamiętnik i jak się szybko okazuje nieświadomie wprawiają w ruch bardzo niebezpieczną grę, bardzo niebezpieczną maszynę, bo jest to pamiętnik dziennik takiego bożka szankpana, bożka chorób i plag. Boszka związanego także z Erzuli, który no, w tymże dzienniku zapisywał sobie różne swoje plany na jakieś plagi, chorogi, choroby itd., itd. No i nasze dziewczyny, w trakcie lektury, w nieświadomy sposób sprowadzają na ziemię nową plagę, nową chorobę, która no, w pewien sposób także zaczyna łączyć się ze śnieniem. To zaczyna funkcjonować w ten sposób, że postać, która jest zarażona. Przestaje tak naprawdę cokolwiek czuć, jakiekolwiek emocje, wszystko staje się dla niej takie szare, przezroczyste i co najgorsze, można to przez dotyk przekazać dalej, no i ta plaga zaczyna się szybko rozprzestrzeniać. Czyli mamy tutaj te dwa główne wątki, które się coraz mocniej w trakcie lektury tego pierwszego tomu zaczynają splatać, przeplatać, i to wszystko prowadzi nas do tak naprawdę naprawdę Cliffhanger'a, który będzie nas podprowadzał do dalszego ciągu wydarzeń w tomie drugim. Czy to jest ciekawa historia? Tak jak powiedziałem, ja kompletnie, ale to kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, sięgając po, sięgając po ten komiks. Zawsze lubiłem motywy związane z voodoo, czy z hudu, z tą mitologią karaibską. One były regularnie wykorzystywane w horrorach, co jest o, oczywiste, czy w jakichś opowieściach niesamowitych, no bo zawsze ta warstwa magiczna, mitologiczna przyciągała tego rodzaju historie. No i tutaj to wypada ciekawie, Ciekawie. Faktycznie dla ludzi takich jak ja, którzy gdzieś tam lubią tego rodzaju mitologię, to jest, wydaje mi się, dosyć ciekawy album, bo on czerpie pełnymi garściami właśnie z tejże mitologii, i tutaj i to jak funkcjonuje Erzuli, i to jak funkcjonują w ogóle bóstwa nie? te wszystkie karaibskie, z którymi ona współpracuje, ma także takiego pomocnika od któregoś momentu Wujaszka poniedziałka, który jest aligatorem w takim cylindrze, i to też jest dosyć z jednej strony zabawna, a kiedy trzeba, to dosyć przerażająca postać. Mamy także właśnie tego Bożka Chorób i Plak, który też jest dosyć ciekawą postacią i muszę się przyznać, że dosyć mocno niepokojącą w kontekście tego, co się na świecie dzieje w ostatnich latach. I sam pomysł na te główne osie fabularne, czyli z jednej strony na takie wybicie tych karaibskich bóstw ze swojego świata i sprowadzenie ich gdzieś tam na granicę śnienia, i z drugiej strony cała ta plaga rozprzestrzeniająca się na Ziemi, to są wątki interesujące. Mi się to czytało dobrze, przy czym nie będę ukrywał, że przez stopień zanurzenia się w karaibską mitologię, zajęło mi tutaj chwilę czasu, żeby się w ten komiks wbić, no bo twórczyni, autorka nam niespecjalnie cokolwiek na dzień dobry tłumaczy. No widzimy jakieś postacie, które dla nas, myślę dla większości z nas, którzy gdzieś tam nie siedzą w tym mocniej, są dosyć anonimowe. Też nie wiem na ile tutaj mamy zgodności z całą mitologią, z całym panteonem tych karaibskich bóstw. No zakładam, że jeżeli wzięto do Scenariusza, znawczynie i fascynatkę tego tematu, no to tutaj jakąś tam zgodność mamy. Ale im dalej w las, im dalej się ta intryga rozwija, tym łatwiej mi się już tutaj podążało za bohaterkami, za bohaterami, i z tym większym zainteresowaniem śledziłem te ich losy. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, tutaj mamy do czynienia z komiksem o tyle innym od Hellblazera i o tyle interesującym, że ewidentnie widać, że to jest faktycznie komiks, który jest częścią większego świata i też z perspektywy tego komiksu wprowadzającego, czyli Sandman Universum. Ja naprawdę jestem ciekaw, jaki pomysł na to wszystko tak naprawdę scenarzyści, cała grupa scenarzystów, gdzieś tam pod wodzą Gaimana, który przecież te pomysły aprobował, no, gdzie to nas ma zaprowadzić, no bo ewidentnie widać, że to nie jest do końca tak, jak ja myślałem, że to jest zespół takich po prostu autonomicznych Ekonomicznych historiek w świecie Sandmana, tylko zaczyna mi to wyglądać na to, że przynajmniej te kilka głównych serii, które w ramach Sandman Universum się tam pojawiały, bo na przykład Hellblazera tam nie było jakie, przynajmniej ja z tego co widziałem to, to, to nie trafiłem na. Wprowadzenie do, do tego komiksu Hellblazer, ale widać, że w tych kilku głównych seriach, no to się ma jakoś tam przenikać i pewnie tworzyć nam może jakąś większą, spójną całość. No to jest o tyle interesujące, że ja lubię dosyć takie uniwersa, te, tego rodzaju projekty i to też mnie kusi tym bardziej, aby sięgnąć po pozostałe komiksy z tego worka. No tym bardziej, że zaraz się okaże, że przynajmniej połowa. Z tych serii napocząłem, no bo planuję też przeczytać Lock and Key w ramach Sandman Uniwersum, które u nas całkiem niedawno wydało Taurus Media. No i w tym momencie, no to zostawałoby mi chyba Śnienie, Księgi Magii i Lucyfer, czyli no dosłownie bylibyśmy w połowie tego całego tego uniwersum Sandmana. Także no zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja przed sobą mam już drugi tom Domu Szeptów, który się nazywa Ananse i będę po niego sięgał, będę się za niego wkrótce zabierał. No i na pewno też doniosę Wam pewnie w kolejnym jakimś tam odcinku przeglądu komiksowego, jak ta seria się dalej rozwija i czy nadal trzyma mnie w swoim zainteresowaniu. Na koniec dwa zdania o rysunkach one w skrócie są w porządku. Według mnie to, jest, to są rysunki, które pasują do tej serii. One są utrzymane w dosyć żywej kolorystyce. Te postaci mają fajną, żywą mimikę i to jest utrzymane właśnie w takim tym klimacie karaibskim, ja bym powiedział, więc no, to jest wszystko spójne. Wybrano, wydaje mi się, dobrą scenarzystkę do tematu. Trafiła na dobrych Dobrego ilustratora, dobrych kolorystów, no i to powoduje, że ta seria no, wydaje się czymś interesującym. Natomiast no, też warto na pewno o tym wspomnieć, że ten pierwszy tom absolutnie nie jest rzeczą autonomiczną. O ile w przypadku tego Hellblazera, którego omawiałem jakiś czas temu, myślę, że ten tom jakkolwiek trudno w niego się było wbić. To on oczywiście budował później jakąś spójną historię, ale mimo wszystko znaczną część tych opowieści dało się, myślę, czytać z Freydom jako takie, właśnie, antologiczne historyjki. Natomiast no tutaj ewidentnie w Domie Szeptów widać, że to jest tom otwierający dłuższej serii. No i to myślę, że to też warto wiedzieć, no bo no wypadałoby, żebyście chociażby sobie na przykład sprawdzić, czy Was to rusza, czy nie, zanim zakupicie sobie po prostu całą serię. Drugi komiks w ramach dzisiejszego przeglądu to jest kolejny tytuł z uniwersum Batman Biały Rycerz. No dzisiaj mamy na początku Uniwersa i w sumie poniekąd utrzyma się to do samego końca. Ten komiks to Harley Quinn. Uniwersum Białego Rycerza ja w zasadzie omawiam dla Was no, po album po albumie, tak jak one się w Polsce ukazują. Teraz trzymam w ręku komiks Harley Quinn, który zbiera sześciozeszytówkę Batman Biały Rycerz prezentuje Harley Quinn, oraz dodatkowy taki krótki komiks Harley Quinn, czarny, biały i czerwony. No i tutaj, tak jak sam ten tytuł wskazuje. Harley Quinn wychodzi na plan pierwszy. To jest postać, jeżeli pamiętacie chociażby klątwę białego rycerza, która. Już w tamtym albumie bardzo mocno wybijała się na plan pierwszy. No a tutaj mamy do czynienia z, ze spin-offem, bo wiemy dokładnie w tej chwili w Stanach ukazuje się kolejna seria taka główna po Białym Rycerzu i po klątwie Białego Rycerza, która nam przedstawia losy Batmana w tymże uniwersum. Harley Quinn można czytać jako taki swoisty łącznik, spin no bo tutaj Akcja dzieje się już po wydarzeniach z właśnie klątwy Białego Rycerza, i na pewno to też warto na początku wspomnieć. Lepiej pewnie najpierw zapoznać się właśnie z tamtym komiksem, no bo po prostu tutaj twórczyni spoileruje pewne rozwiązania z finału tamtego komiksu. No więc jeżeli jesteście przewrażliwieni na spoilery, no to uprzedzam. Proszę czytać wyjątkowo chronologicznie. Czwórczyni to Was może zaskoczyć, bo architektem całego tego uniwersum jest Sean Murphy, natomiast tutaj scenarzystką tego albumu jest Katana Collins, czyli prywatnie żona Seana Murphy'ego. On w tym komiksie też jest wymieniany, ale właśnie jako autor pomysłu za rysunki odpowiada tutaj Matero Scalera, a za kolory Dave Stewart. No, czyli mamy tutaj kolorystę bardzo solidną firmę, rysownik z tego, co widziałem, bez jakiegoś wielkiego dorobku, ale to mogę się od razu z tym rozprawić. Rysunki są świetne. On ma słabość do takich dosyć ostrych i wysokich, takich pociągłych. Wchodzi o w górę pociągłych, a nie pociągających postaci kobiecych, ale ogólnie te rysunki naprawdę wypadają świetnie. Tym bardziej, że ma tutaj możliwość sobie trochę poszaleć, bo w tym komiksie mamy i teraźniejszość, i mamy sporo przeszłości, i mamy jakieś elementy akcji, i mamy elementy spokojniejsze, także no tutaj jest w czym się bawić, jeżeli chodzi o warstwę wizualną. No ale jak to się stało, że tutaj sięgamy po Harley Quinn, i, i na ile jest to interesujący spin-off, czy jakaś tam kontynuacja taka miękka klątwy Białego Rycerza? Ja może nie będę tutaj wchodził w spoilery do końca tamtego tomu. Ci, którzy klątwę Białego Rycerza czytali, wiedzą, co się stało z Batmanem w finale tamtej opowieści. Tutaj na pierwszym planie mamy Harley Quinn, która. Jest matką, jest matką bliźniąt i funkcjonuje jako no postać taka bardzo mocno skonfliktowana wewnętrznie, no bo żyje w dosyć dużym luksusowym domu, jest matką bliźniaków, funkcjonuje we współ z tymi swoimi hienami. Jak sama mówi, nie ma za grosz instynktu macierzyńskiego, cały czas boryka się z taką niską samooceną samej siebie jako matki. A co więcej, cały czas ma to rozdarcie wewnętrzne wynikające ze swojej przyszłości, z tego, że funkcjonowała jako pomagierka Jokera. I choć pamięta, że jest oczywiście też psychologiem i to bardzo uznanym psychologiem, no to cały czas no, boryka się z tym takim rozdwojeniem na, na wielu różnych poziomach. I to jest bardzo ciekawie prowadzony motyw przez cały ten komiks od samego początku, dlatego że od razu na poziomie pierwszego zeszytu do Harley Quinn zwraca się Policja zwraca się FBI w związku z serią morderstw, które przetaczają się przez Gotham. Ktoś zabija gwiazdy filmowe, ktoś zabija y, gwiazdy filmowe i to co ważniejsze, z lat 40. Jeszcze jakby tego było mało, najprawdopodobniej pozorując ich y, y, śmierć na działania Jokera. FBI, policja zdecyduje się sięgnąć po usługi Harley Quinn jako profilerki. Ona najpierw się waha, ale po rozmowie z przyjaciółmi decyduje się przyjąć tę fuchę. No i my już do końca śledzimy... Z jednej strony właśnie cały ten wątek kryminalny, który no okazuje się być dosyć misternie skonstruowaną zagadką, taką układaną układanką, której fragmenty będziemy odkrywali w poszczególnych zeszytach. Z drugiej strony właśnie jest opowieścią o Harley Quinn. I poniekąd o tym uniwersum Białego Rycerza. Dlatego, że ci, którzy czytali, czy kojarzą uniwersum Białego Rycerza, to wiedzą. Jeżeli ktoś nie pierwszy raz się spotyka z tym uniwersum, to ja nakreślę to w dwóch zdaniach. Sean Murphy zaproponował tutaj zupełnie inne podejście do Batmana i jego super przeciwników z Jokerem na czele. Takie powiedziałbym podejście, Bardziej przyziemne, gdzie wątki polityczne, gospodarcze, one mają bardzo istotne znaczenie w tym funkcjonowaniu i tych wszystkich naszych postaci, ale też w funkcjonowaniu całego miasta. No i teraz, kiedy spoglądamy na inną postać pod innym kątem no to znów mamy to rozwijane w podobny sposób. Cała ta zagadka z jednej strony jest oczywiście unorzana w tym superbohaterskim sosie, no bo nie bez przyczyny mamy na okładce Harley Quinn w kostiumie. Ona decyduje się właśnie przywdziać kostium, funkcjonując jaka trochę taka Ni to super bohaterka, ni to antybohaterka, ale żeby wejść tam, gdzie na przykład nie wiem, policja nie może, i żeby pociągnąć za sznurki tam, gdzie w prosty sposób ona jako Harley Quinn, pani profilerka, sobie nie poradzi. Ale ta cała historia jest właśnie bardzo fajnie wmontowana w całe to uniwersum, dlatego, że tak jak wspomniałem na początku, oprócz tej głównej historii, którą jest ten wątek kryminalny, mamy tutaj bardzo dużo elementów z przeszłości Harley Quinn, ale także jej wspólnej przeszłości, czy to z Jokerem, czy to z Batmanem, czy z członkami bat Batrodziny i to jest super moim zdaniem, właśnie przede wszystkim dla tych, którzy znają już coś z tego uniwersum Białego Rycerza, dlatego że to jest komiks, który nam bardzo ładnie obudowuje i podbudowuje i postać Harley Quinn i relacje z tymi głównymi postaciami, głównymi bohaterami całego tego dramatu, czyli czy to z Bruce'em Wayne'em, z Batmanem, czy to z Jackiem Napierem z Jokerem, bo tutaj właśnie widzimy jak ona się poznała z Jackiem, jak oni funkcjonowali jako para, jak ona próbowała go ratować, jak to się ostatecznie stało, że się rozdzielili, jak to się stało, że my widzimy właśnie w tych wcześniejszych komiksach, że Harley jest w pewnej zażyłości z Bruceem Wayneem, to są wszystkie wszystko bardzo bardzo fajne motywy. I całościowo ja uważam, że to jest bardzo sprawny spin-off, bo on działa na dwóch poziomach. Z jednej strony podbudowuje nam właśnie tę główną postać, czyli Harley Quinn. Zakładam, że czyni to nie bez powodu, bo podejrzewam, że pewnie jej rola na przykład w tym kolejnym dużym arku pisanym przez Murphy'ego będzie jeszcze większa na przykład. Z drugiej strony to jest fajny komiks o niej jako o... Bohaterce właśnie takiej podzielonej, no bo umówmy się to, że ona jest matką. To, że ma przeszłość taką bardzo skomplikowaną i funkcjonowała w różnych, także toksycznych relacjach, to wpływa na to, jaką jest kobietą tu i teraz. I to jej dojrzewanie do samoakceptacji pewnych własnych, czy to niedociągnięć, czy ograniczeń, akceptacji tego wszystkiego, kim jest, kim była, połączenie tego w jedną całość, to jest naprawdę świetnie tutaj zaprezentowane i to jest bardzo ciekawy wątek w tym komitecie ta zagadka kryminalna powiedziałbym, że ona jest poprawna. Ona jest ciekawa głównie ze względu na to, że jest Unorana w tym takim noirowym, czarnym Hollywood lat 40., I, i to gra i na poziomie wizualnym, i na poziomie fabularnym, chociaż no, sama ta zagadka to, to nie jest coś, za co ja bym na pewno wyróżnił tę miniserię. No i przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że mamy tutaj właśnie te wszystkie retrospekcje, które, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, podbu podbudowują nam to uniwersum, czego naprawdę fantastyczną płytą jest ta. Króciutka historyjka zatytułowana Czerni, Biały Rycerz i Czerwień, która no, opowiada nam, jak to w Walentynki Harley Quinn chce napisać Walentynkę dla swojego przyjaciela, czy dla swojej miłości. I to jest komiks, który właśnie jest znów z jednej strony taką historyjką, tu i teraz. Ale z drugiej strony jest kolejnym kamyczkiem, który nam buduje całe to większe uniwersum i ten komiks jest naprawdę świetny, także świetny wizualnie, no bo tutaj ten biały, czarny i czerwony jest wykorzystany w kolorystyce. Faktycznie cała historia jest utrzymana tylko w tych barwach. Jest świetnie narysowana, świetnie pokolorowana, wypada to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No i to jest komiks, który zdecydowanie wywołał we mnie jeszcze większą chęć na kolejną odsłonę uniwersum Białego Rycerza. Także, no, trzymam kciuki, że jak tylko. Ta seria się w Stanach zakończy, będziemy mogli doczekać się wydania zbiorczego. No to Egmont oczywiście będzie kontynuował tęże serię, tym bardziej, że podejrzewam, że to jest jeden z takich hitów sygnowanych logiem DC i log logiem Black Label w portfolio Egmontu. No bo to jest po prostu bardzo, bardzo dobra. Seria z Batmanem, i ja ją każdorazowo wszystkim polecam, no bo na ten moment to są trzy albumy, które, po które można sobie sięgnąć, jak ktoś chce po prostu, właśnie fajną, nietuzinkową, superbohaterszczyznę z Gackiem w roli głównej. No i na koniec trzeci tytuł, i tak jak powiedziałem, no poniekąd trzymamy się uniwersów, a mianowicie teraz przejdziemy do Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tak. To jest pewnie zaskoczenie dla części z was, ale sięgnąłem po miniserię z uniwersum Gwiezdnych Wojen i to po miniserię, której no, myślę, że z prawdopodobieństwem bliskim 100% my się nie doczekamy w naszym pięknym kraju. Chodzi mianow o, mianowicie o komiks Dark Temple Jedi Fallen Order i jest to Prequel napisany przez Matthew Rosenberga z ilustracjami Paulo Winaliego, czyli rysownika, który już przy kilku komiksach gwiezdnowojennych pracował, nawet z, z tego co pamiętam przy kilku wydanych w naszym kraju i jest to jak sama nazwa wskazuje, jak sam tytuł wskazuje, prequel do gry Jedi Order. Jest to prequel, który się koncentruje na padawance Cere Jundzie, czyli jest to ta e, bohaterka, którą poznajemy m, jako osobę, która e, zgarnia naszego protagonistę e, w, gry i, w grze i e, dowodzi statkiem, modliszkom e, w trakcie tej całej misji e, i poszukiwaniu różnych świątyń. I widzimy jej mistrza Eno. Kordowę, czyli to jest z kolei ta postać, której śladami podążamy cały czas w trakcie gry, między innymi próbując znaleźć różne wskazówki czy odkryć różne świątynie, rozwiązywać zagadki, które Kordowa zostawił po sobie. Natomiast tutaj cofamy się dosyć mocno w przeszłość. I to jest komiks, który ma faktycznie klamrę grową, bo na samym początku tej pięciozeszytowej miniserii widzimy drugą siostrę, która w otoczeniu szturmowców wchodzi do jakiejś tajemniczej świątyni. Na sam koniec tej historii wychodzi z tej świątyni, znalazłszy pewien artefakt, pewien przedmiot, który, no jak się możemy domyślać, skierował ją na Tutaj jej oko na naszych bohaterów growych. No ale sam komiks, właśnie rozgrywa się w przeszłości i można powiedzieć, że koncentruje się na kilku elementach. Po pierwsze, Koncentruje się na relacji Mistrz Uczeń, czyli to, jest, czyli to jest kolejny komiks, kolejne medium, które opowiada historię właśnie tego rodzaju relacji. My niedawno nagrywaliśmy chociażby o pierwszym sezonie rebeliantów, gdzie tam też mieliśmy taką relację, no i to jest coś, co jest w gwiezdnych wojnach w różnych mediach wałkowane na tysiące sposobów. Tutaj widzimy to ponownie i znów jest to w pewien sposób nietuzinkowe, no bo i Kordowa, i Serę, to są no, nietuzinkowe osoby skoncentrowane na różnych rzeczach, na różnym podejściu. No i ta dwójka zostaje wysłana na tajemniczą planetę Ontonto. Zostaje tam wysłana przez planetę Jedi, żeby sprawdzić nowo odkrytą tajemniczą świątynię. Na miejscu okazuje się, że tak naprawdę nasz mistrz i uczeń. Trafiają no, w środek czegoś, co zaczyna wyglądać jak taka zimna wojna domowa, no bo mamy kilka frakcji na tejże planecie. Mamy, z jednej strony, władze rządowe, wspierane przez taką korporację, która tam bardzo ściśle z władzami współpracuje, z drugiej strony, mamy pewien Lokalny lud, który funkcjonuje właśnie w pobliżu tej świątyni. No i bardzo szybko się okazuje, że tutaj mamy no, konflikt interesów, dlatego że ten lud to są tacy obrący tej świątyni, tej, tej właśnie tytułowej, mrocznej świątyni, którzy absolutnie nie chcą, żeby władze tutaj planety, czy przede wszystkim też ta cała korporacja, żeby położyli łapę na tym, co jest w świątyni. My na początku absolutnie nie wiemy, z czym mamy do czynienia i, i o co tutaj chodzi. Z drugiej strony, no właśnie, cały czas mamy te naciski korporacyjno-rządowe, aby ten teren, no niejako, włączyć po prostu do, do całej struktury tej państwowej, że się tak wyrażę. No i nasi Jedi zostają wrzuceni niejako w środek tego konfliktu, stają, jakby się wydawało, po tej słusznej stronie, czyli po stronie tego, tych lokalsów, tego dzikiego ludu który broni świątyni, no ale też na którymś etapie chcą się dowiedzieć no, o co tutaj jest to całe zamieszanie, o co się toczy ta gra, tak naprawdę co jest w tej świątyni. No i mamy w końcu po tych pięciu zeszytach rozwiązanie tych wszystkich dylematów. Dowiadujemy się, co się działo w tej świątyni, co się dzieje ze świątynią. Dowiadujemy się mniej więcej, jak zakończy się ten konflikt na Otonto. Dowiadujemy się, jak się zakończy relacja mistrza Kordowy z jego padawanką. No i teoretycznie mamy podprowadzenie pod grę. No, i teraz, jako że jest to prequel do gry, no to najpierw rozprawmy się z tym elementem. Czy to jest dobry prequel pod grę? Czy warto po niego sięgnąć? Czy on wnosi coś ciekawego? Moim zdaniem nie. I to mówię z pełną świadomością. Dla mnie to jest bardzo dziwaczny prequel. I szczerze mówiąc, ja. Nawet czytałem go w wielu momentach dwukrotnie, dlatego że wręcz byłem przekonany, że coś mi ucieka, że, że wiecie, no dostajemy tutaj, no musimy dostać w końcu, to jest prequel, musimy dostać tutaj jakieś informacje, które by były ważne z punktu widzenia świata przedstawionego w grze i według mnie moja ocena ostateczna jest taka, że nie dostajemy takich informacji to nie jest żaden spoiler że ta mroczna świątynia to jest jedna z takich świątyń które później będziemy zwiedzać w trakcie gry czyli świątynia gdzieś tam wybudowana przez ten lud Zefo spotkamy się nawet z, z tymi strażnikami świątynnymi z którymi też się będziemy potykać w tej grze ale nic się w zasadzie tutaj o tym nie dowiadujemy. Nie wiemy do końca jaka była rola tej świątyni. Nie wiemy w zasadzie co ten lud Zefo robił, jakie, jakie były ich cele. Do końca nawet nie wiemy na jakiej zasadzie tutaj mamy tych obrońców świątyni, bo to trochę wygląda jak takie wiecie kulty z dziada pradziada albo jak konflikty z dziada pradziada, gdzie po latach to już nikt nie wie w zasadzie czego broni i dlaczego albo o co walczy i dlaczego tutaj w którymś momencie to mi też tak wyglądało mamy naprawdę dużo różnych tutaj sugestii ale wydaje mi się że to są wszystko takie Elementy rzucone, które do niczego interesującego nie prowadzą. No, mamy teoretycznie wydarzenia, które zmieniają kordowe i którego, które popychają go na ten szlak podróżniczy właśnie w poszukiwaniu jakichś kolejnych artefaktów i informacji o zefu. No ale to jest tak naprawdę wszystko. Nic więcej tutaj nie otrzymujemy i przyznam się otwarcie, że dla mnie było to Duże rozczarowanie, bo ja byłem naprawdę w 100% przekonany, że no, będziemy mieli tutaj jakąś konkretną, ważną historię? Nie. Niestety nie. Jak to się sprawdza? Jako prequel dla losów jednej z ważniejszych growych postaci. No tu już pod tym kątem to wypada lepiej, dlatego że widzimy właśnie te dawne losy cery, kiedy ona była jeszcze padawanką, i widzimy, jak ona funkcjonowała, jakie decyzje podejmowała. To jest interesujące, bo to nam daje pogłębienie rysu charakteru logicznego tej postaci. Na no, umówmy się cała załoga. Modliszki to były fajne postaci, fajne postaci z pewną zadrą też i, i tutaj takie jakby podbudowanie właśnie tego elementu w tym komiksie moim zdaniem działa całkiem nieźle. Czy ten komiks to jest interesująca historia Gwiezdnowojenna? Znów moim zdaniem niestety nie. No mamy jakiś po prostu gwiezdnowojenny konflikt na jakiejś planecie. Naprawdę ja miałem cały czas poczucie, że cała ta wojna na Ontonto to się toczy. Nie wiadomo o co. W zasadzie te, te strony konfliktu są tak zarysowane, że niby z jednej strony są wyraźnie grubą krechą zaznaczone, z drugiej strony właśnie te ich interesy, wszystkie są takie, tak przedstawione, że, że my w zasadzie nie wiemy do końca, dlaczego im tak bardzo zależy na uznaniu, Swoich własnych racji kosztem tej drugiej strony. No więc mamy sporo bitew, jakieś tam zmiany frontu, trochę twistów, trochę akcji w tej świątyni. No, no i tyle. No, dla mnie całościowo było to, przyznam się otwarcie, lekkie rozczarowanie, bo po grze, która mi się bardzo podobała od tej strony fabularnej, która mnie wciągnęła, no jak już miałem w tytule Świątynię i tylko zobaczyłem, że właśnie jednym z bohaterów jest. Kordowa, no to liczyłem, że tutaj będziemy mieli jakąś ciekawszą historię w bardziej związaną z grą. No niestety, tak jak mówię, ten komiks wypada pod tym kątem średnio. No i powiedziałem, że my go nigdy nie dostaniemy no nigdy go nie dostaniemy, no bo po pierwsze gra już wyszła jakiś czas temu i nie sądzę, żeby tutaj było, był sens żeby ten komiks u nas wydawać a po drugie patrząc właśnie na ilość rzeczy Gwiezdnowojennych, których w Polsce nie wydano no moim zdaniem sięganie po raczej dosyć słaby, generyczny komiks no to nie jest dobry pomysł skoro naprawdę mamy niewydanych kilka bardzo fajnych i godnych uwagi serii czy miniserii. Także no, można przeczytać, jeżeli grę widzieliście, graliście, interesuje was, interesują was losy tych postaci. No, no to można sięgnąć, ale osobiście niespecjalnie polecam. Wydaje mi się, że to nie jest lektura godna uwagi. No i tyle trzy komiksy w trzech różnych uniwersach. Na dzisiaj ode mnie to tyle.